Rolnik Szuka Żony to program, w którym samotni właściciele gospodarstw wiejskich mają szansę znaleźć swoją drugą połówkę. Przez 4 edycje Telewizja Polska zeswatała już ze sobą kilka par. Aktualnie możemy oglądać 5 sezon programu, którym jednym z uczestników jest Łukasz Sędrowski. Rolnik budzi kontrowersje, bo widzom nie podoba się, jak bawi się uczuciami zauroczonych nim kobiet. Łukasz zaprosił do swojego gospodarstwa Agatę, Iwonę i Paulinę. Ta ostatnia przyjechała do niego aż z Holandii, jednak od początku zapewniała, że świetnie odnajdzie się na polskiej wsi. W trakcie kolejnych odcinków mogliśmy podziwiać jej pracowitość i oddanie. Kandydatka nie ukrywała też, że zależy jej na Łukaszu, a ten utrzymywał ją w przekonaniu, że jest nią zainteresowany. W rzeczywistości od pierwszego dnia był skupiony na Agacie i to z nią planował się związać, o czym nie wiedziała Paulina. Okazuje się, że zabawa uczuciami kobiet to nie jedyne, za co widzowie mogą nie polubić rolnika. Na jaw wychodzą właśnie niewygodne fakty z jego przeszłości. Jak podaje Rewia, Sędrowski ma już 2 dzieci z 2 różnymi kobietami. 12-letnia Adrianna mieszka z mamą w Niemczech, a 8-letni Antek z Łukaszem na gospodarstwie w Lipowcu. Najwyraźniej producenci programu uznali, że ten szczegół lepiej będzie przemilczeć. Jakby tego było mało, okazuje się, że Sędrowski był już żonaty, a jego małżeństwo trwało 3 dni, i ponoć zakończyło się z powodu niewierności małżonki. Jako mężczyzna po przejściach Łukasz jest teraz ponoć bardziej wyrozumiały i ostrożny. Widać to w jego podejściu do kobiet. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.